Pokusił mnie diabeł, żeby wziąć sobie hotelik. I hotelik miałem tu dosłownie tylko od tych torów, tu na lewo, leciutko. Ten budynek taki na wprost za sygnalizacją tą świetlną. Pociąg za pociągiem. Dworzec główny w Krakowie. Ja się nawet nie czuję. Jestem tak zmęczony, że się nawet nie czuję. Więc wybaczcie, idę siąść. Zaraz mam pociąg do Wrocławia z przesiadką właśnie do Szczecina we Wrocławiu. I see you later. Na razie, hej. Cześć kochani, słuchajcie, podróż życia. Nie dość, że miałem przesraną noc w Krakowie, to ujechaliśmy kawałeczek, zepsuł się pociąg. Opóźnienia mamy w tej chwili około 70 minut. A kiedy będzie następny? No jedzie z Krakowa pociąg. Do Wrocławia przyjadę opóźniony około 1,5 godziny po czasie. Cóż, pierwszy lepszy pociąg będę brać, jaki będzie. Mam dosyć. I jeszcze dziś stoimy w szczerym polu, znaczy szczery pole, no. Jest tu powiedzmy jakiś dworzec jednoperonowy, ale jest okej. Okay. Humor dopisuje na razie, także głowa do góry. Jest kolejne opóźnienie. Już nie wiem ile. A, przyjeżdża jakiś pociąg. Ogólnie humor wszystkim dopisuje. A, już i idę. Informujemy, że w związku z awarią do lokomotywy pociąg zwiększył opóźnienie do 150 minut. Za opóźnienie Państwa serdecznie przepraszamy. Informujemy, że na stacji Częstochowa-Strodo osoby udające się do stacji Szczecin mogą się przesiąść do pociągu 3810, który jedzie za nami. Dziękujemy za uwagę. Kochani, 150 minut opóźnienia, ale humor dopisuje wszystkim, bo nieprzespanej nocy jest naprawdę spoko. jedziemy. I to jest trzecia lokomotywa, która podjechała. Pierwsza się zepsuła, druga nie dojechała, bo się zepsuła. I przysłali trzecią, która nas zabrała. I jedziemy po prostu. Powiem wam, jest super. Cześć, hejka. Cześć wszystkim. Częstochowa Stradą, czy jakoś tak to się nazywa. Także jeszcze nawet do Opola nie dojechałem. 150 minut opóźnienia. Ma teraz przejechać jakiś pociąg. Jedzie bez zatrzymania. Jedzie, ciśnie, jedziesz. Pa! Czekamy na kolejny, który mnie zabierze do Szczecina. Słuchajcie, mam takie przygody dzisiaj, 150 minut opóźnienia, ale ogólnie humor dopisuje, noc nie przespana, jest wspaniale, nawet się nie czuję. Cześć wam.